O, ja to powiększę na siebie, nasunę. Dobra. Dobrze. Szanowni widzowie, wyście to już widzieli, ale jedziemy z tym dalej. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, numer 55. Jeszcze raz, żeby mnie rozweselić. Komisja, ja to już kiedyś tłumaczyłem i bardzo chętnie do tego celu używam przykładu najbardziej chyba obrazoburczego i najbardziej wyrazistego. Przykładu tak zwanej ustawy o ochronie życia poczętego. Piękna nazwa. Tylko ta ustawa skupia się na tym, kiedy można te życie poczęte wyskrobać, zakończyć. I na tym polega problem właśnie, że my używamy, że ten neofeudalizm wychowuje ludzi w tej nowomowie. W nowomowie, która pięknie brzmi, a co innego znaczy. I to jest to samo. Komisja Sprawiedliwości i, uwaga, Praw Człowieka. Chociaż wiesz, gdzie może być pies pogrzebany? Na podwórku. Nie, że według nich ludźmi my nie jesteśmy, więc prawa człowieka nas nie dotyczą. A właśnie i tutaj jest pewien zapis, który by na to wskazywał. I lecimy. Tutaj mamy rozmowę, pełen zapis, datę, do czego ona dotyczy, kto występuje. No i mniej więcej występuje, między innymi tutaj jako jeden z pierwszych głos zabiera poseł Krzysztof Śmiszek. Początku nie będziemy czytali, bo on jest mniej istotny. Lewica to jest jego panieńskie nazwisko? Nie. A co? Sądzę, że to chodzi o jego partię. Tak? Tak. Jest taka partia Lewica? Tak. A może to miało być Lwica, bo Biedroń jest mężem. Dlatego pytam się, czy to jest jego panieńskie nazwisko, wiesz, zwykle... Skupmy się na istocie. No dobra, więc tak. Zacznij od tego akapitu, początek to jest wstęp. Tak, wyjdę może od pierwszego... Chyba, że tu, bo to też jest ważne, na tle... Dobra, czytaj całość, bo sobie łap po kolei. Tak. Więc tak, kulturalny człowiek, więc kulturalnie się zachowuje. Mówi, bardzo dziękuję. Zasłoniłeś się. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, panowie przewodniczący i państwo przewodniczący. Czekaj, ja ci zrobię wygodę. Ludzie, nie, dobrze mi jest. Nie, bo słuchaj, ty będziesz czytał, cię będzie widać, usiądź sobie wygodniej, a ja się tutaj... Ale to piękne, słuchajcie, w tej komisji są sami przewodniczący. Jeszcze raz, panie przewodniczący, panowie przewodniczący i państwo przewodniczący. Dziękuję za zwołanie tego posiedzenia komisji. Udało się wreszcie po pół roku, bo 6 października wniosek ten został złożony przez grupę posłów. Pół roku zajęło nam, żeby zwołać to posiedzenie komisji, ale mamy to, co mamy. Szanowni Państwo, grupa posłów wniosła o to, aby zwołać posiedzenie wspólnie obradujących komisji. Normalnie czytaj. Tak? Kurde. No wiesz, jak ktoś cytuje na przykład w przedszkolu. A jak robi piesek? Hau, hau! A jak robi kotek? Miau! A jak robi konik? A jak robi tygrys? A jak robi osioł? A jak robi pan poseł? A tak robi. Ajej. No więc właśnie. No więc tak, szanowni państwo, grupa posłów wniosła o to, aby zwołać posiedzenie wspólnie obradujących komisji i zaprosić gości z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Oj Boże, Boże, jak to strasznie brzmi. O którym ja przypomnę celowo, wciąż powtarzam, bo to daje istotę sprawy. Domiar niesprawiedliwości. Tak, więc tak. Ale nie tylko. Również ze środowisk reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne z dwóch powodów. Boże, te dwa powody powodują we mnie dreszcz egzystencjalny. Dwa powody. Dwa powody. Dwóch na jednego. Dwóch powodów. Dwóch powodów na jednego. Po pierwsze. Chcielibyśmy porozmawiać z przedstawicielami władzy, ale także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, cokolwiek to znaczy, tak, a także przede wszystkim z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, które mieszkają w naszym kraju, którzy są obywatelami polskimi, na temat tego, jak oceniamy ostatnie lata, jeśli chodzi o realizację polityki dotyczącej zwalczania przestępstw z nienawiści na tle narodowym i etnicznym. Często jest to także powiązanie z tłem religijnym. Naprawdę?
Kurde, przecież nasz episkopat... Oszalał alejkum, no co? No, oszalał alejkum, tak, i tylko i nic ino, tylko plackiem leży przed rabinami i mówi, moja kupa, nie, moja wina, mówi. Moja kulpa, tak. No dobra. Chcielibyśmy także porozmawiać o tym, jak dosyć specyficznie działa prokuratura, która jest przecież powołana do tego, aby takie przejawy ksenofobii, nietolerancji, dyskryminacji, nienawiści ścigać. Wyjdę może od pierwszego zagadnienia. Przepraszam, będę mówił kilka minut, ale wydaje mi się, że to jest ważne. I teraz żarty się kończą. Zaczyna się jazda po brzytwie. Mamy dosyć specyficzną architekturę instytucjonalną, która dba w naszym kraju o to, aby wszelkie przejawy nienawiści rasowej, etnicznej, narodowościowej i religijnej były skutecznie ścigane. Zobacz, jak dyskretnie pominął jeszcze jedną sprawę, która jest na ogół ścigana, wymieniona w tych punktach, a tutaj o niej zapomniał. Odmienności seksualne, tak zwane. Nie czepiaj się. Może on nie chce, żeby wszyscy wiedzieli? A to szalom alejkum. A? Jeszcze raz. Mamy dosyć specyficzną architekturę instytucjonalną, która dba w naszym kraju o to, aby wszelkie przejawy nienawiści rasowej, etnicznej, narodowościowej i religijnej były skutecznie ścigane, piętnowane, aby działania o charakterze prewencyjnym były prowadzone. O charakterze prewencyjnym? Dobre. I czytamy dalej. Szanowni Państwo, od 2014 roku prokurator Andrzej Seremet, wtedy jeszcze prokurator generalny, powołał 105 wyspecjalizowanych prokuratorów, których zadaniem było prowadzenie wyspecjalizowanych postępowań. Czyli co? Są prokuratorzy od batoników kradzionych w sklepie? Taka wąska specjalizacja? Tak. Prokuratorzy, wy się na to godzicie? A gdzie wasz honor zawodowy? No coś takiego. Decyzja o powołaniu wyspecjalizowanych jednostek w prokuraturze służyła także temu, aby wyodrębnić pewną grupę prokuratorów, którzy będą się w tym specjalizować, podnosić swoje kompetencje, którzy będą uwrażliwieni na te kwestie. Nie mogę uwierzyć, co czytam. Nie mogę uwierzyć, że na poważnie ten człowiek odważa się mówić takimi tekstami w tak poważnym miejscu jak Sejm. Ja się pytam szlachetnie i kulturalnie, bez używania przekleństw. Jak to jest możliwe? Mówiąc krótko, wszystkie sprawy są ważne, równie ważne, bo prawo jest równe, ale nie dla wszystkich. Chodziło mi o to, że będą mieli także wiedzę ekspercką i specjalistyczną, jeśli chodzi o sięganie do różnych źródeł. Po to, aby w sposób profesjonalny i efektywny, po pierwsze, ścigać, a potem formułować akty oskarżenia w sytuacjach, które by tego wymagały. Można powiedzieć, że to był początek budowania po stronie prokuratury profesjonalnego systemu przeciwdziałania i skutecznego zwalczania ruchów też nacjonalistycznych. Ale pominąłeś tam linijkę. Nie. Rzeczywiście przez pierwszy raz... Nacjonalistyczny. Ale wyżej. Pominąłeś całą tą jasną linijkę. Rzeczywiście przez pierwsze lata tak było. Polskie państwo zainwestowało w tych prokuratorów bardzo dużo. Otrzymali oni odpowiednie przeszkolenie, wyznaczono także na wyższych szczeblach prokuratury odpowiednich konsultantów. Konsultantów, czyli tak zwanych biegłych, którzy mówili, jak rozumieć pewne zwroty, jak je interpretować, stronniczo, rzecz jasna, bo jeśli ktoś tłumaczy, jak interpretować, to zaczynamy wpadać w stronniczość. Zwalczanie ruchów też nacjonalistycznych, posługujących się językiem nienawiści, zakazanego przecież w naszej konstytucji, jak również w aktach prawnych międzynarodowego. Prawa. Język nienawiści, możesz popatrzeć? Aha. Mnie nie widać, więc ciebie tam. Aha.
Ale to nie jest język nienawiści. A co to jest? To jest język niewiast. O kurwa, wydało się. Przepraszam, wydało się. Niewieści. Znaczy... Ostatnie lata, rzucając okiem w ostatnie 5-7 lat na statystyki prowadzone przez Prokuraturę Krajową, można dojść do wniosku, że tych postępowań jest z roku na rok coraz więcej. Wszystkich nacjonalistów zamkniemy. Zostaną tylko nienacjonaliści. Powiedziałbym, że rosną one w trybie lawinowym. Popatrzcie państwo, jak ten naród oszalał. Naród się kieruje nacjonalizmem. No bo jak coraz więcej, to coraz więcej. A skąd narodowi przyszło coraz więcej? A może bym postawił taką tezę, że nie ma dymu bez ognia? Co? Panie Śmiszek, Polska do pana nie należy. Pan jesteś tutaj co najmniej gościem. Albo co najwyżej. Patrząc tylko na jedną grupę, która stała się, nie wiedzieć czemu, ale jest ocena polityczna i socjologiczna, na grupę polskich Ukraińców czy Ukraińców mieszkających w Polsce, to wprost postępowań w sprawie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści skierowanych tylko i wyłącznie do Ukraińców jest zastraszający. Naprawdę? Naprawdę? Jest dym i nie ma ognia. No ja cię. Patrz, jeszcze nie przeklnąłem, bracie. O ja cię. Dobra, nie chcę mi się już tego czytać. Zostawmy to, bo zwymiotuję. Nie, bo to jest we ważne. We własnym kraju pas. Mhm. Już to jest najważniejsze. We własnym kraju je będziemy za chwilę... No czytaj to zdanie tutaj do końca jeszcze. Dobra. Do trzeba sobie zadać pytanie i trzeba porozmawiać z prokuraturą. Nie, tu przeczytaj do końca. Pozostawiam na boku inne grupy, które stały się w częstszym podmiotem ataków. Jeszcze w 2013 roku było 8 postępowań przygotowawczych. W 14 26, w 15 37, w 16 92, w 17 190, w 18 253, w 2019 336 postępowań i to dotyczy grupy Ukraińców. Natomiast mamy też statystyki podawane przez Prokuraturę Krajową, gdzie wiele tych spraw dotyczy także Żydów czy muzułmanów. A dlaczego Żydów z dużej litery, a muzułmanów z małej? Właśnie. I to na druku sejmowym? I dlaczego tylko u nich? Bracia... A dlaczego nie ma problemu Wietnamczyków? Bo oni ich nie ma. A widzisz. Nie ma. Bo oni nie mają problemów. I teraz zobacz, na czym polega bezstronność prokuratury i Sejmu. Zobacz to. Trzeba sobie zadać pytanie i trzeba porozmawiać z prokuraturą, czy też ze służbami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlaczego tak się dzieje? I jaka jest odpowiedź naszych organów ścigania? No właśnie, panie Śmiszek. Panie Śmiszek. Dlaczego leci dym? No bo się pali, panie Śmiszek. A dlaczego się pali? No bo ktoś podpalił. Samo się nie zapaliło. Ja, panie Śmiszek, jestem nacjonalistą i co pan mi zrobisz? I co złego jest w nacjonalizmie, że chcecie go karać? Panie Śmiszek. Co złego jest w nacjonalizmie, czy w miłości do własnej... Ja wiem, powiem ci, bo to jest nacjonalizm polski, panie Śmiszek. Ale nacjonalizm żydowski panu Śmiszkowi już nie przeszkadza. Jest objawem patriotyzmu, ten nacjonalizm, jeśli to w ogóle jest możliwe. Chociaż muszę wam powiedzieć, że tak jak Izraelczycy pięknie walczą z systemem w państwie, to marzyłoby mi się, żeby tak na przykład w czasach histerii pandemicznej piloci, najdrożsi, najważniejsi piloci samolotów myśliwskich stanęli przed swoim ministrem spraw do obrony narodowej i powiedzieli: panie ministrze, proszę bardzo, to dla pana, pan się źle czuje i pan takie rzeczy dziwne mówi, to takie lekarstwo, bo tak w Izraelu było. Piloci wojskowi stanęli w kontrze do premiera cwaniaka. A teraz chciałbym przeczytać, bo przez takie obrzydzanie, takie wrzucanie tworzy się wizerunek, że nacjonalizm to choroba. Nie, oni sobie zbili słowo nacjonalizm, chcą je zrównać ze słowem nazizm. Tak, dlatego... Dlatego, że tam jest tylko izm. Ten izm wywala
Ten piękny zwrot, nacjonalizm. Chciałbym przeczytać. Ale czytaj, kochany, nacjonalizm. Czytaj. Nacjonalizm. Proszę bardzo. Z łacińskiego natio, naród. Przekonanie, że naród jest najwyższą wartością i najważniejszą formą uspołecznienia, z którego wynika określona postawa polityczna, gospodarcza czy społeczna. Nacjonalizm może, ale nie musi wiązać się z takimi postawami jak etnocentryzm, patriotyzm czy megalomania narodowa. Bywa przeciwstawny kosmopolitalizmowi. Więc charakterystyka nacjonalizmu jest taka. Postawa nacjonalistyczna nie jest autonomiczną i kompletną ideologią, lecz jest zbiorem zasad. Zasad. Wielu przeszkadza to, że właśnie są te zasady, które są lub były wyznawane przez różne odmiany prawicy i lewicy. Także nacjonalizm to nie tylko prawica, ale również lewica. W historii występowały różne typy nacjonalistów. Narodowy, konserwatywny, liberalny, radykalny i narodowy socjalizm. Narodowy liberalizm tam był, narodowy ten, tak? I narodowy socjalizm, czyli nazizm też był, tak? Faszyzm, narodowy bolszewizm, narodowy komunizm. Nacjonalizm jest przekonaniem, według którego interes własnego narodu jest nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych czy społeczności regionalnych. Jest taka też wersja, definicja. Naród jest uznawany za najwyższego suwerena państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji społecznej. No i co w tym jest złego, że szanujemy sprawy wewnętrzne, narodowe, że dbamy o polski interes narodowy. Co jest w tym złego, że stawiamy kwestię, iż nadrzędną wartością państwa polskiego jest właśnie polski interes narodowy? I ja ci powiem dlaczego. Podkreślamy, że na przykład takie sprawy jak złoża naturalne, geotermia, ale woda drogi, są własnością drogi narodu polskiego, a nie na przykład społeczeństwa tak zwanego, bo Polaka może w tym społeczeństwie nie być ani jednego. Redaktorze naczelny, uważamy, że nacjonalizm izraelski jest najważniejszy w państwie Izrael. I co w tym złego? Nic. To co złego jest w tym, że jest nacjonalizm ważny w państwu polskim? Polski nacjonalizm? Tak. Bo nie jest izraelski. Albo żydowski, jak ktoś woli. I zobaczcie, kochani, mówimy o oczywistościach. Tłumaczymy jak krowie na rowie. Wam nie trzeba, bo wy kamraci i kamratki świetnie to łapiecie w lot. Ale rozmawiam z ludźmi, wydawałoby się inteligentnymi, i oni do mnie wypuszczają teksty, po których właściwie powinienem się zawinąć w prześcieradło i czołgać do najbliższego cmentarza, albo powinienem dać upust swojej nienawiści, agresji i lać po mordach, lać po mordach, lać po mordach. Upominanie się o ofiary Wołynia to jest postawa według niektórych szowinistyczna, nacjonalistyczna i zdradą ojczyzny to jest. Pan Duda ośmielił się powiedzieć, że emocje z Wołynia przeminą, zbrodni wołyńskiej, przeminą. Przeminą, tak. I powiedział, że kult Bandery na Ukrainie to też jest kult schyłkowy, zapisany w Konstytucji. To tak jak z Dmowskim, przeminie, przeminie. Panie prezydencie Duda, jestem porażony pana naprawdę pragmatyzmem historycznym. A Morawiecki klęka przed czerwono-czarną flagą i nie ma z tym żadnego problemu. Bo on jest daltonistą, on nie rozróżnia koloru. Myślał, że to hutnicy ukraińscy, tak? Nie, on widział, że wisi jakaś flaga, ale nie rozróżnił kolorów.